Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was, drodzy siostry i bracia, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przeżywamy ją w pięknym miesiącu, czerwcu, kiedy to oddajemy szczególną cześć Boskiemu Sercu Jezusowemu. Zachęcam zatem do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych sprawowanych w naszych kościołach, kaplicach, jak i również przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, w miejscowościach, gdzie nie ma kościoła, gdzie kościół parafialny jest zbyt daleko. Piękne obrazy nieraz widziałem, kiedy spora grupa ludzi stoi pod krzyżem przydrożnym i odmawia litanie do serca Jezus. Więc oddajmy cześć Boskiemu Sercu Jezusowemu. A dzisiaj chcemy oddać szczególną cześć Trójcy Przenajświętszej, jedynemu Bogu, ale w trzech osobach. Posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół na tę dzisiejszą uroczystość Trójcy Świętej przygotował. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Siostry i bracia, ktoś powie: trudna Ewangelia, w ogóle trudno pojąć Trójcę Świętą. No i to prawda. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Byśmy tak wszystko chcieli mieć podane jak na tacy. Aha, to jest tak, to rozumiem, to rozumiem. Jak rozumiem, to akceptuję, jak nie rozumiem, to odrzucam. Ale Trójcy Świętej nie da się pojąć. Nie da się tak wytłumaczyć, żeby każdy powiedział: tak, wiem, o co chodzi, przyjmuję. To jest pewna tajemnica. To tak, jak już nieraz też powtarzałem w tej modlitwie, kiedy mówimy: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Przecież ja nie pojmuję tajemnicy Trójcy Świętej. Oczywiście można by teologicznie to tłumaczyć. Można by używać zwrotu, sformułowań bardzo teologicznych, filozoficznych, żeby to wszystko pokazać, powiązać. Przecież nie o to chodzi. My chcemy prosto wierzyć, chcemy prosto ufać. Wierzymy, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Są różne religie na świecie, pięć wielkich religii, w tym również religia hinduska, gdzie wierzą wielu bóstwo, wiele różnych bożków takich i innych, ale również Grecy wierzyli w różne bóstwa. No i dla nich, dla tych Greków szczególnie, też ciężko zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej, która jest właśnie tym filarem naszej religii. Bo oni tam wierzą w takie bóstwo, w takiego bożka, w takiego Boga, no i oni wierzą, ten jest od tego, a tamten jeszcze od czegoś innego. I dziwią się i mówią: no jak wy wierzycie w jednego Boga, ale co? On się na troje dzieli? Oczywiście ciężko to wytłumaczyć, szczególnie dzieciom. To my jako księża nieraz na kazaniach dla dzieci posługujemy się jakimiś obrazami. Mówimy, że mamy trzy świece na ołtarzu i one zawsze wszystkie trzy się palą na mszy święty. Nawet jeżeli któraś zgaśnie, to ministrant podchodzi i zapala. To jest właśnie jak Trójca Święta, że wszystkie są w jednym. Mój kolega pokazywał jakieś dzieciom znicz taki nagrobny z trzema knotami i mówił: no to wszystkie knoty się palą w jednym zniczu, tak? Czyli to jest jakby ten jeden Bóg, ale te trzy osoby. Można tłumaczyć na przykładzie trzylistnej koniczynki, tak? Że jest jedna łodyżka, ale ma trzy listki. To tak jak jest jeden Bóg, ale ma te trzy osoby. Można by tłumaczyć, można by porównywać. Ale czy my i tak zrozumiemy? A przecież wierzymy, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I dzisiaj też usłyszeliśmy o tym w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy to Pan Jezus powiedział do Nikodema. Przypomnę, że Nikodem przychodził wieczorami do Jezusa też z obawy przed zniesławieniem, bo on tam był znaczącym człowiekiem. No i dla bezpieczeństwa w nocy przychodził do Jezusa na rozmowy. I miał wiele pytań, różnych pytań. I Pan Jezus mu odpowiadał. No i dzisiaj mówi mu, że
tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Czyli tak Bóg nas wszystkich ukochał, ten świat, to wszystko, co na nim jest, że dał swojego Syna. Czyli już jest tutaj pokazane, że Ojciec posyła Syna, a potem Syn obiecuje przecież nam Ducha Świętego, nad czym pochylaliśmy się tydzień temu, w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Pan Jezus mówi, nie zostawię was sierotami, ześlę wam Ducha Świętego Pocieszyciela. Trójca Święta. Już też nieraz mówiłem, ale zawsze warto przypomnieć, za każdym razem, kiedy przychodzi ta niedziela Trójcy Świętej, trzeba nam zawsze przypominać, że najpiękniejszą, najkrótszą modlitwą uwielbiającą Trójcę Świętą jest pięknie uczyniony znak Krzyża Świętego. Kiedy kreślimy na sobie, mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uwielbiamy Trójcę Świętą. W każdym sakramencie jest Trójca Święta obecna. W każdym, poprzez chrzest, od chrztu może zaczynając, kiedy kapłan polewa głowę dziecka wodą święconą, mówi, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W pozostałych sakramentach Duch Święty jest obecny, w sakramencie kapłaństwa, kiedy biskup wyciąga nad kandydatami do kapłaństwa ręce i prosi Trójcę Świętą, prosi Ducha Świętego, aby zstąpił na tych kandydatów, na tych diakonów. I w czasie sakramentu małżeństwa, kiedy małżonkowie nakładają sobie obrączki, mówią, przyjmij ten znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W sakramencie pokuty pojednania kapłan wyciąga rękę nad penitentem i mówi, i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, czyli uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej. Tak naprawdę nie jest ważne, żeby zrozumieć. Zechciejmy wierzyć i ufać, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Że to jest ta jedność, jedność Boga. Kochani, wiele osób nie rozumie, zadaje pytania. Też jakaś taka historia, może ją kiedyś już opowiadałem, o tych trzech tubylcach na wyspie, których odwiedził kiedyś biskup. Po drodze przypływając statkiem, nauczył ich modlitwę Ojcze Nasz. Odpłynął i za parę miesięcy wracał, mówi, chcę sprawdzić, czy ci tubylcy, ci trzej mnisi, powiedzmy, modlą się tą modlitwą Ojcze Nasz. Bo zanim on do nich przypłynął, to usłyszał, że oni się modlili, my jesteśmy trzej, ty jesteś trzej, zmiłuj się nad nami. No biskup był oburzony, mówi, no jak to, co to za modlitwa jest? No kiedy wracał, mówi, no sprawdzę, czy potrafią to Ojcze Nasz. No rozpoczęli, no ale w połowie się pogubili. Mówi, no to jak wy się modlicie? Jak wy czcicie Boga? A mówią, księże biskupie, wybacz. No ale tak jak wcześniej, no klękamy, patrzymy w niebo i mówimy, my jesteśmy trzej, ty jesteś trzej, zmiłuj się nad nami. O, i może właśnie taka ufna postawa tych trzech starców mieszkających na wyspie, że nawet biskup machnął ręką i skłonił się przed nimi, uznał ich pokorę, mówi, to módlcie się tak dalej. Więc my też nie musimy zrozumieć, bylebyśmy cześć Trójcy Świętej oddawali, bo to jest nasza święta wiara. W kredo to wyznajemy, że wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego. Więc, kochani siostry i bracia, w tę dzisiejszą uroczystość, wspaniałą uroczystość Trójcy Świętej, podziękujmy Trójcy Świętej za wielkie dary, jakie otrzymaliśmy. Za to, że możemy przyjmować sakramenty w imię Trójcy Świętej. Że możemy żyć w tym Kościele w imię Trójcy Świętej. Że stanowimy jedno. Tak jak w rodzinach, małżonkowie, dzieci, najbliżsi też, przyjaciele, lubimy być ze sobą, lubimy przebywać, cieszymy się swoją obecnością. Tak i też musimy pamiętać o tym, że i Trójca Święta jest w naszym życiu. Trzeba o niej pamiętać tak jak o swoich najbliższych, których kochamy. A kochani, najbliższy czwartek to uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. Będziemy mogli znów oddać cześć Panu Bogu, wychodząc na ulice naszych miast,
wiosek, osiedli, z Najświętszym Sakramentem. Boże ciało jest niejako przedłużeniem Wielkiego Czwartku, kiedy to Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Możemy powiedzieć, Boże ciało jest kontynuacją Wielkiego Czwartku, kiedy z eucharystycznym Chrystusem wychodzimy, wielbimy też Trójcę Świętą, wychwalamy, dziękujemy Panu Bogu za dar Eucharystii, za to, że Jezus jest z nami, że chce błogosławić nam, naszym domom, osiedlom, wioskom, miastom. Niech ta uroczystość ciała i krwi Pańskiej, Boże ciało, niech będzie taką publiczną manifestacją naszej wiary. Nie róbmy sobie z Bożego ciała wycieczki krajoznawczej, pikniku, okazją do spaceru, po drodze chipsy, napoje, może jeszcze papierosek po drodze, bo już takie obrazy widziałem w czasie procesji Bożego ciała. To nie jest dodatek, to nie jest atrakcja turystyczna czy jakakolwiek inna. Nie wystarczy tylko przyjść na samą procesję, mam zaliczone Boże ciało. Nie. Eucharystia, msza święta, bo po mszy świętej wyrusza procesja. A więc będzie to okazja dla Ciebie, siostro i bracie, aby oddać cześć Chrystusowi i pobożnie przeżyć tę procesję Bożego ciała, dziękując Mu za to, że został z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Szczęść Wam Boże, życzę radosnej, błogosławionej niedzieli, wspaniałej też uroczystości Bożego ciała, tego duchowego przeżycia tej uroczystości. Szczęść Wam Boże.